Dziś w programie Ogród od A do Z czas na roślinę, której nazwa rozpoczyna się literą W. W jak wawrzynek. W Polsce rosną w warunkach naturalnych dwa gatunki tej rośliny. Wawrzynek wilcze łyko i wawrzynek główkowy. Wawrzynek główkowy to karłowaty krzew kwitnący od maja. Ciekawą odmianą jest Leila Haines, która charakteryzuje się gęstym, półkolistym pokrojem i powolnym wzrostem. Atrakcyjne kwiaty są fioletowo-różowe, zebrane w szczytowe, kuliste kwiatostany. Pięknie pachną, ale nie tak intensywnie jak kwiaty wawrzynka wilcze łyko. Wawrzynek wilcze łyko to nieduży krzew dorastający zwykle do wysokości 1,5 metra. Różowe kwiaty pojawiają się już w lutym lub marcu, obficie oblepiając młode gałązki. Pachną one tak mocno, że mogą być nawet przyczyną bólu głowy. Owoce są błyszcząco czerwone. Odmiana alba kwitnie w kolorze białym. Wawrzynek jest rośliną tolerancyjną i łatwą w uprawie. Preferuje równomierną wilgotność i nieco ciężką glebę. Lubi stanowiska lekko zacienione lub w półcieniu. W naszym kraju jest pod ścisłą ochroną. Pamiętajmy też, że jest to roślina trująca.